Tak, dzisiaj oddajemy bardzo ważną inwestycję, łącznik doprowadzający do terenów inwestycyjnych od ronda Błachnią, wyczekiwany przez inwestorów, bowiem udrożnia to kolejne 15 hektarów położonych tuż przy węźle autostradowym. W tej chwili te 15 hektarów należy do KOWR-u, agencji rządowej, ale z informacji, jakie mam z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do końca stycznia przyszłego roku tereny te będą przejęte poprzez zakup przez właśnie Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną po to, aby na tych terenach mogli zaistnieć nowi inwestorzy. Ten teren jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia inwestorów, dobrze skomunikowany, oczywiście z węzłem autostradowym, a budowa tego łącznika była niezbędna, aby właśnie ten teren połączyć z naszą tutaj siecią dróg, a także wyprowadzić właśnie w kierunku autostrady. Z tego co wiem, jest bardzo duże zainteresowanie tym gruntem, więc dla nas, z punktu widzenia miasta, to są kolejne miejsca pracy, ale też i podatki, które będą wpływały w przyszłości do budżetu miasta. Ta inwestycja, co też warto podkreślić, była dofinansowana z pieniędzy rządowych. Kwota dofinansowania prawie 700 tysięcy złotych. Wartość tej inwestycji nie jest niecałe 5 milionów.